Katarzyna Nowocin-Kowalczyk. Opowieść o róży. Róża często nazywana jest królową kwiatów, a jej symbolika jest bardzo bogata. Przypisywana jest bogini miłości, piękna i kwiatów, Afrodycie. Reprezentuje nasze najsilniejsze uczucia, takie jak miłość, pasja i podziw. Od czasów starożytności symbolizowała także regenerację, śmierć i odrodzenie, tajemnicę, poufność i milczenie, od których pochodzi termin sub rosa, czyli sekret, a także zjednoczenie męskie i żeńskie, tudzież zjednoczenie materii i ducha. Róże występują w szerokiej gamie kolorów, które mogą mieć różne znaczenia. Róże mówią. Na przykład pojedyncza czerwona róża często oznacza kocham cię. Jest symbolem romansu, miłości i namiętności. Z kolei biała róża to w wielu kulturach symbol nadziei, niewinności i czystości. Oznacza też ciszę. Jasny odcień różu jest często kojarzony z kobiecością, więc naturalnie różowa róża oznacza wdzięk i słodycz. Żyjemy w historiach. Zatem również róża ma swoje opowieści. Jedną z nich odnajdziemy w mitach greckich, aczkolwiek wersji tej historii jest wiele. I raczej nie zdziwi nas fakt, że jest to historia pewnej miłości, której bohaterami są piękny młodzieniec, boski Adonis, bogini Afrodyta oraz ta druga, żona Hadesa i władczyni świata podziemia Persefona. A może to ta druga była pierwszą? Dwie kobiety kochały tego samego mężczyznę. Dwie piękne boginie. Jedna reprezentowała miłość, druga śmierć. I żadna nie chciała z niego zrezygnować. Nic zatem dziwnego, że o ich sporze dowiedział się bóg wojny Ares. Wszak kłótnie to właśnie domena boga wojny. Ares nasłał na Adonisa wielkiego Odyńca, który zaatakował młodzieńca swoim wielkim kłem, rozszarpując mu krocze. Umierającego kochanka znalazła Afrodyta. Zmarł w jej ramionach, a wszędzie tam, gdzie padła kropla jego krwi, wyrastały piękne czerwone róże. Inna wersja tej historii opowiada o tym, że Afrodyta poprosiła Zeusa, czyli najwyższego z bogów, o wskrzeszenie kochanka. Jednak nie chciała się na to zgodzić Persefona. Twierdziła, że Adonis umarł i należy teraz do Królestwa Zmarłych, którego ona jest władczynią. Tym samym Adonis należy do niej. Zeus wysłuchał obu boskich kobiet, a następnie wydał swoje postanowienie. Wskrzesił Adonisa i zarządził, że 1/3 roku Adonis spędzi z Afrodytą, 1/3 z Persefoną, a 1/3 tam, gdzie sam postanowi. Według tej historii Adonis zawsze wybierał Afrodytę. Tak oto Adonis dołączył do grona jednego z wielu bogów reprezentujących archetyp umierającego i odradzającego się boga. Warto dodać, że archetyp ten występuje we wszystkich kulturach. Czerwona róża zaś stała się nierozerwalnie związana z romantyczną miłością. Miłością, która wykracza poza śmierć i poza krótkie życie kochanków.